Koalicja Obywatelska w ramach protestu nie obejmuje przewodnictwa w żadnej komisji Rady Miejskiej Leszna. Było spotkanie u prezydenta Borowiaka i taka oto propozycja podziału szefów stałych komisji. Przypomnijmy, jest ich 6. 3 dla PL18, 1 dla PiS, 1 dla SLD, 1 dla Koalicji Obywatelskiej. Co na to Marek Wajn, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej? Nie dla takiego rozdziału stanowisk. Oświadczam, że radni klubu Koalicja Obywatelska rezygnują ze wszystkich zaproponowanych stanowisk kierowniczych w komisjach. Zapewniamy naszych wyborców, że jako członkowie komisji będziemy pracować bardzo sumiennie. Naszą decyzję uzasadniam. Zaproponowany przydział radnych podczas spotkania u pana prezydenta z panem przewodniczącym rady w obecności przedstawicieli innych radnych jest niesprawiedliwy dla Koalicji Obywatelskiej. Moja prośba, mój wniosek o zmianę stanu rzeczy nie uzyskał akceptacji. Przydział miejsc ustalony. Jedna radna lewicy, jedno przewodnictwo. 4 radnych PiS, jedno przewodnictwo. Koalicja Obywatelska, 9 radnych, jedno przewodnictwo. 9 radnych PL 18, 3 radnych. W każdej komisji Koalicja Obywatelska ma 3 osoby, a Koalicja PiS PL 18 i Lewica 5-6. Naszą decyzję o nieprzyjmowaniu funkcji chcemy pokazać naszym wyborcom, że ugrupowanie, na które głosowało 9 tysięcy mieszkańców, uzyskaliśmy najwyższy wynik w mieście, nie możemy podjąć innej decyzji, jeśli Koalicja PiS, PL 18 i Lewica z poparciem pana prezydenta i przewodniczącego rady nie potrafi, nie chce zrozumieć, że dla dobra naszego miasta wszyscy radni powinni być w Radzie równi. A oto reakcja na to oświadczenie radnego Sławomira Mocka z PL 18. To trochę dziwna sytuacja, ale rozumiemy opozycję. Była taka sytuacja wiele lat temu, gdy radni Platformy Obywatelskiej mieli większość z klubem innym. I SLD miała mniejszość, miała największą ilość mandatów, ale nie mieli większości. Platforma Obywatelska wycięła wszystkich. Nie mieli żadnej z klubów, nie mieli żadnego przewodniczącego. No, w takiej samej sytuacji z drugiej strony teraz jest Platforma. Historia chyba nie jest najmocniejszą stroną radnego Mocka, bo tą wypowiedzią stał się łatwym celem dla Marka Wajna. Ja tylko krótko, żeby nie przedłużać. Panie radny Mocek, w jakiej pan był wtedy ugrupowaniu? Chyba w Platformie Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Do dyskusji włączyła się też radna Stefania Ratajczak z PiS. Bardzo się dziwię Państwa oświadczeniu, ponieważ z informacji, które otrzymałam, macie Państwo otrzymać najważniejszą komisję. Komisję rewizyjną, a więc tą komisję, która kontroluje wszystkie działy w Urzędzie Miasta. Rezygnacja z Waszej strony to dla mnie to jest chrząstwo. Naprawdę, ja pracowałam w tej komisji 8 lat. I wiem, że to jest komisja bardzo trudna i bardzo odpowiedzialna. Rozumiem, że Państwo tchórzycie. A tak decyzji swojego klubu broniła Adriana Machowiak. Właśnie słowa tchórz, nie istnieje ono w moim słowniku. I proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. Jesteśmy gotowi i deklarujemy swoją pomoc, pełne zaangażowanie, również merytoryczne, rzetelne i odpowiedzialne przygotowanie do każdej komisji. Możemy to być tylko członkami, nam to wystarczy, jak widać. Nie musimy mieć stanowisk i innych funkcji. Ostatecznie przewodniczącymi komisji zostali rewizyjnej Mariusz Nowacki z PiS, rozwoju infrastruktury Michał Skrzypczak z PL 18, edukacji, kultury i sportu Krystian Maćkowiak z PL 18. Stefania Ratajczak z PiS mimo połajanek prezydenta Borowiaka utrzymała Komisję Spraw Społecznych. Kierowała nią przez ostatnie 4 lata. Bernardyna Kaźmierczak, jedyna radna SLD, podobnie jak w poprzedniej kadencji, została szefową Komisji Budżetowo-Finansowej. Ten wybór oznacza, że w Radzie Miejskiej Leszna rządzi koalicja PL 18, PiS i SLD. Bardzo ciekawe jest prezydium nowej Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji. Jej kompetencją jest między innymi rozpatrywanie skarg na prezydenta. Na czele komisji stanęła Hanna Kotomska z PL 18. Jej zastępcą został Sławomir Mocek z PL 18. I tak oto ludzie z PL 18 będą zajmować się ewentualnymi skargami na prezydenta Borowiaka
także z PL18. Radni powołali też dwie komisje doraźne. Na czele tej do spraw kodyfikacji zmian w statucie Leszna stanęła Aleksandra Petrus-Schmidt z PL18. Na czele tej przygotowującej plan pracy Rady na lata 2018-2023 stanął Krystian Maćkowiak z PL18.